Julson Kozak, co ty robi? Bang. Jedno pytanie dla ludzi. Chcesz gry? To ci kurwa pokażę grę. No właśnie. Jedno pytanie. No. Wojtuś, jak zadzwoniłeś do mnie i zapytałeś mnie, czy będą was w organizacji, powiedziałem, że jestem w innej organizacji, także fan mi proponuje, że tego, tak? No i powiedziałeś, że nie macie tam zbytnio kasy, dogadaliśmy się, nie będziemy rozmawiali. Ale powiedziałem ci jedno słowo i siedział chyba w boksie z tyłu, bo go słyszałem i mówię, Wojtuś, jedną prośbę, jedna. Nigdy mnie nie oszukajcie. Nigdy mnie nie oszukajcie. I pamiętasz, wiesz dobrze, że tak powiedziałem. No i ktoś cię oszukał? Tak, ktoś cię oszukał w jakikolwiek sposób, stary? Jeszcze raz. Ktoś cię w jakikolwiek sposób oszukał? Nie, powiem ci, nie, że oszukałeś, tylko ja się poczułem oszukany w momencie, kiedy nie zaprosiliście tego live'a. Bo mogliście zapisać Adbustera, ja bym usiadł naprzeciwko i byśmy porozmawiali jak ludzie, tylko nie o to. Ale chodzi. Chłopie, tutaj to Adbuster swoje stanowisko chciał. Gdybyś ty chciał zaproponować tyle live'a też, też byśmy cię zaprosili. A z Hifem to... Słuchaj, ale z Hifem oglądałeś nawet chyba przy mnie ten filmik i nic nie mówiłeś, tylko mówiłeś, o co za ten... A co miałem powiedzieć? Jeżeli organizacja NIS nie walczy o mnie, to... Ale stary, ale ty sam o siebie nie walczyłeś, oglądając ten filmik przy mnie. Ty nic... Co miałem zrobić? Co miałem wziąć moje... Powiedzieć, że to cię boli, że... Żebyśmy... Ło, byku! Dzięki wielkie, stary. Ja jestem konfident. Ja w życiu nie pójdę do żadnego sądu na zasadzie. Ja kiedyś popełniłem błąd, poszedłem na sądu i wycofałem od gości, bo mi było tak wstyd. Ja nie jestem taki. Dobra, skończmy temat, Mordko. Spoko. W jakichś fajnych sprawach zaczęła się gra, Adbusterowi dajmy spokój, bo ma w chuj trudny ten... Nie wracajmy do tej walki, ja go przeprosiłem za wszystko. Było, minęło, widocznie tak miało być. Cieszmy się, że tak się skończyło, bo nie wiadomo, co by było dalej. Jeżeli ja bym mu zrobił krzywdę, ja bym sobie nie wybaczył później o jego tacie, bo bym myślał, że go mam na sumieniu. Skończmy. Wojtuś, naprawdę skończmy, porozmawiajmy za jakiś czas, jak wszystko ochłoniemy. Bo ja powiem tak, ja na was słowa nigdy złego nie powiem, bo kurwa uwielbiam wszystkich, tylko było mi parę razy przykro i tyle, i to powiedziałem. Sorry, że to powiedziałem. No dużo gadasz, bardzo dużo gadasz, stary. Dużo gadam. Czasem za dużo. Taki, może czasem się ugryźć w język i nie wrzucać tyle filmików nie, na YouTube'a, stary. Wojtek, a dlaczego? Ja nigdy taki nie byłem. Wolę popierdolić głupoty i wywalić wszystko z siebie, niż siedzieć i mieć na przykład... Wolałbyś, żebym nic nie powiedział i siedział i za wami za plecami gadał? Nie, no spoko. Tak, mówisz, ja wolę powiedzieć prosto w ryj. No tak, stary, ale... I się i wszystko. Ale możesz mi powiedzieć. Ale wyłączyłeś telefon, nie siedziałeś z nami gadać, tylko wrzuciłeś filmik do neta. Nie rozmawiałem, bo nie wiedziałem, co mam powiedzieć. Mordko. Zrozum, że czasami jest taki czas, że nie wiesz, co masz powiedzieć. No ja wiem, no to się nie wrzuca. To się nie wrzuca od razu filmiku do neta, stary, no. Ale zobacz, no ale czego nie w neta? Ja kurwa taki jestem. Dla mnie net czy nie net nie obchodzi mnie. Taki jestem. Ale to wystarczyło mnie zaprosić. Tego dnia wystarczyło mnie Wojtuś zaprosić i by nie było tej sytuacji. Ja jestem winny, Mordko, pomyśl. No tak. Powiedz, czy ja kiedyś coś złego dla was zrobiłem. Wiem, ale do mnie dzwoni, stary, i pisze pełno ludzi, o chuj chodzi temu Dawidowi, o chuj chodzi, czemu on tyle filmików rzuca, wiesz? Ty też nie możesz aż tak... No dobra, no to powiedz, że jestem kurwa debilem i że nie mam w organizacji, ja sobie dam radę. Ale po co? Czemu ty tak mówisz? Czemu to od razu... Ale nie, bo mówisz, że do ciebie dzwonią. Ale dobrze, ja mówię dobrze, chcę dobrze dla ciebie, stary, czemu ty sam sobie robisz podgórkę, sam sobie kopiesz dołki i strasz do własnego gniazda, stary? Ale ja nie znam, ja nigdy nie powiedziałem o was złego słowa. Nigdy bym nie nastał do swojego gwiazda, bo powiedziałem, że nawet jakby mi inna organizacja dawała jakieś pieniądze, nigdzie nie pójdę, bo jestem kurwa z wami, no w chuj was szanuję. Ja nigdy nie powiedziałem na was złego słowa, tylko powiedziałem, że jest mi kurwa przykro. O sobie mówię, że moje emocje kurwa było mi przykro. A nie powiedziałem, że Wojtek chuj, nic, ani słowa nie powiedziałem takiego, tylko że mi jest przykro. No ja widziałem, ja obejrzę zaraz szoty z tobą, bo ludzie też są ciekawi. Zobacz, obejrzyj. Nie ma słowa złego, nigdzie nie powiedziałem słowa narkotyki, nigdzie tego nie mówiłem. A wy mi mówicie, że panu Zdoba powiedział, że pan Marek brał narkotyki. Gdzie to było, Wojtek? Znać jednego szota. Nie ma. Ktoś to jest... Znaczy inaczej, ej, słuchaj, Dawid, ale... Poczekaj, ten kto bierze narkotyki jest narkomanem. A ten kto ćpa, może ćpać też legalne środki. Stary, nigdzie nie powiedziałem narkoban. Nigdzie. Ale mordo, ale... Szanujcie mnie troszeczkę. Ja już mam swoje lata, jestem dziadek i wam kurwa pokażę takie akty, że ludzie w internecie zwariują. Ale mordo, jak... Tu swoim, no. Jak nazwiesz kogoś pierdolonym ćpunem, to gwarantuję ci, że nikt nie pomyśli, że chodziło mu o legalne środki. Ty, ale co mi obchodzi co? Ja nie krzyczę do niego, ty głupi narkomanie. Ani słowa nie było. Mordo, ale ćpun to jest... Dobrze. Zacznijmy, jak chcesz wrócić do sprawy, wróćmy za miesiąc. Mateusz Spysiński pyta o ciebie.